Niemalże równe 3 lata temu, ponieważ w wakacje roku 2018 stworzyłem film bardzo mocno oparty o materiał autorstwa Definest, który mniej więcej w tym samym czasie pojawił się na ich kanale. Tam starałem się umówić kilka pojawień się Slendermana w popularnych bajkach dla dzieci, a rok później, bo w 2019 roku, stworzyłem kontynuację tego filmu. W tym momencie, 3 lata po pojawieniu się pierwszego materiału, a także 2 lata po pojawieniu się części drugiej, stwierdzam, że czas zrobić wielki remake tamtych materiałów i opowiedzieć wszystkie te rzeczy od nowa w znacznie lepszy sposób, ponieważ myślę, że teraz jak najbardziej jestem do tego zdolny. Zatem cześć, jestem Mondar i witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym materiale, w którym po raz kolejny omówimy sobie kilka pojawień się Slendermana w popularnych bajkach dla dzieci. Tak, Slendermana, czyli bezapelacyjnie najpopularniejszej postaci z jakiejkolwiek creepypasty w historii, a zarazem naprawdę creepy jegomościa. Jednocześnie przerażającej zjawy, tajemniczego prześladowcy, a także mojego osobistego ulubieńca w kwestii horroru w ogóle. Zatem myślę, że jest to całkiem ciekawa koncepcja, mam nadzieję, że wam również się ona spodoba. Jeszcze przed rozpoczęciem filmu strzel pod nim kciuka w górę, a także zasubskrybuj ten kanał z dzwoneczkiem, jeżeli jesteś tutaj nowy. Próg kciuków w górę na dziś to powiedzmy tysiak do północy, miejmy nadzieję, że nam się uda. I przypominam raz jeszcze o subskrybowaniu kanału, ponieważ dobijamy 80 tysięcy widzów do końca wakacji. Tymczasem, moi drodzy, już nie mam zamiaru się dłużej rozgadywać, proszę rozsiądźcie się wygodnie i dajcie się ponieść Slendermanowi, który kilkukrotnie pojawił się w popularnych bajkach dla dzieci. A zaczynamy w całkiem klasyczny sposób, ponieważ od sceny, która pojawiła się w 8 odcinku drugiego sezonu Niesamowitego Świata Gumballa pod tytułem Praca. Jak nazwa odcinka wskazuje, jeden z bohaterów serialu, mianowicie Richard, ojciec Gumballa i Derwina, podejmuje się pewnej pracy, mianowicie poczyna rozwozić pizzę. I nie byłoby w tym absolutnie nic dziwnego, gdyby nie fakt, iż jest to Niesamowity Świat Gumballa, czyli w skrócie tutaj nic nie będzie zwyczajne. Cóż, tak więc w pewnej chwili Gumball i Darwin wybierają się do domu rodziny Pepperoni, gdzie miejsce ma całkiem kuriozalna scena. Mianowicie małżeństwo wychodzi z domu, by odebrać pizzę, która wkrótce okaże się być ich dzieckiem, które... Wiecie, to chyba nie ta scena. Mianowicie w chwili, gdy Richard rozwozi pizzę, traci kontrolę nad swoim motocyklem, przez co nieświadomie dostaje się na pewną uliczkę, przy której położony jest pewien sklep z ubraniami. Zauważyliście tutaj coś specyficznego? Cóż, tuż za Richardem znalazła się wystawa wspomnianego wcześniej sklepu, na której to znalazł się całkiem interesujący jegomość, który przypomina mężczyznę bez twarzy, dość popularnego w internecie. Wiecie, o kogo mi chodzi. Gdyby tego było mało, znalazł się tutaj jeszcze jeden interesujący easter egg, mianowicie w chwili, gdy Richard wchodzi już na swój motocykl, ubrania na manekinach zmieniają swoje miejsce. Spójrzcie sami. Przede wszystkim zdaje się, iż manekin znajdujący się początkowo po prawej stronie zamienia się miejscem z manekinem znajdującym się po lewej, a ten po środku, który zdaje się być właśnie Slendermanem, tajemniczo znika i zostaje zastąpiony przez jeszcze innego manekina. Jak myślicie, czy ma to jakieś swoje głębsze znaczenie, czy jest to zwykły easter egg, bądź być może zwyczajny przypadek? Piszcie w komentarzach. We wspomnianych przeze mnie wcześniej materiałach wspomniałem, iż w słynnej bajce Wodogrzmoty Małe Slenderman pojawił się 2 razy. I wiecie co? To wszystko były fejki i sam dałem się na to nabrać. Otóż ten oto obrazek, który wówczas potraktowałem jako namacalny dowód w sprawie istnienia Slendermana w świecie Wodogrzmotów Małych, jest fałszywy i zaszedł tutaj fotomontaż. I jak widzicie, żadnego Slendermana tutaj nie ma. Doszło tu do najzwyklejszego fotomontażu, a oryginalna scena, z której wycięto tę klatkę, prezentowała się w ten sposób. Udało mi się dojść do informacji mówiących, jakoby cały ten mit swoją genezę miał w 2012 roku i stał się na tyle popularny, że twórcy Gravity Falls w kilka lat później sami skorzystali z niego w trakcie produkcji komiksu, o ile się nie mylę, zakorzenionego w uniwersum kreskówki, które przedstawił 4 zupełnie nowe opowieści z tego świata. Tutaj Slenderman miał kilka interesujących rzeczy do powiedzenia. O kurde, gdzie jest mój portfel? Gdzie jest mój portfel? O Boże. I tak było to pierwsze, ostatnie i jako jedyne oficjalne pojawienie się Slendermana w tym uniwersum. I myślę, że wypadło ono naprawdę interesująco. Teraz przenosimy się do disneyowskiego hitu z 2013 roku. Oczywiście mowa tutaj o Krainie Lodu. W jednej z początkowych scen, w której Elsa wychodzi na balkon, jesteśmy w stanie zauważyć, cóż, tłum, w pośród którego znalazł się pewien całkiem interesujący jegomość, odziany w czarny garnitur oraz równie białą koszulę, co jego głowa.
I cóż, takowa postać w tym filmie naprawdę pojawia się w tej chwili i jeżeli było to umyślne działanie twórców, to jak najbardziej szacunek, jednak czy pojawił się tutaj jeszcze w innej scenie? Okazuje się, że prawdopodobnie tak, jednak co do tego nie jestem już do końca pewien, czy na pewno nie jest to fejkiem. Chodzi mi mianowicie o tą konkretną klatkę z filmu i... no nie wiem, jak nie trudno się domyślić, zbliżenie to wali po oczach niezwykle sobą jakością, więc... interpretować możemy to na różne sposoby. Równie dobrze może być to twój ziomuś Jacuś, z którym spędziłeś pół dzieciństwa i 1/3 podstawówki w jednej ławce. Co nie? Z ciekawości pokopałem jeszcze trochę w internecie w celu sprawdzenia, czy gość nie pojawił się czasem w kontynuacji i prócz paru oczywistych fejków z TikToka niczego nie znalazłem, więc prawdopodobnie twórcy, umyślnie bądź nie, zawarli go jedynie w podstawowej części pierwszej. Czas rzucić okiem na kolejne pospolite pojawienie się Slendermana, czy też Slenderponiego w kolejnej bardzo popularnej bajce, mianowicie w My Little Pony. Otóż w 9 odcinku 4 sezonu tej serii, o tytule Pinky Apple Pie, miejsce ma pewna scena, w której dwie bohaterki, o ile się nie mylę, Pinky Pie i Applejack? Ha, wiedziałem, że kiedyś zabłysnę dzięki swojej edukacji wczesnoszkolnej. W cudzysłowie, toczą się po ziemi. Wówczas, na dosłownie ułamek sekundy, tuż za nimi w pobliskich krzakach pojawia się pewien i osobliwy jegomość, którym okazuje się być prawdopodobnie Slenderman ze względu na całkiem podobną posturę i ogólnie swoją prezencję. Oglądając tę scenę w cudzysłowie podstawowej prędkości, zobaczenie tego easter egga jest praktycznie niemożliwe, jednakże zmniejszenie prędkości czyni to zadanie niezwykle łatwiejszym. Szczerze, jest to mega fajny easter egg, tym bardziej, że nie jest to jakiś fake. No i cóż, co wy o nim sądzicie, dajcie znać w komentarzach na dole, bo mi przynajmniej... chyba przypadł on dość mocno do gustu. No i cóż, to chyba tyle w dzisiejszym materiale. Czy wy znacie jeszcze jakieś pojawienia się Slendermana w innych popularnych bajkach dla dzieci? Jeśli tak, to piszcie o tym w komentarzach na dole. Oraz podzielcie się spostrzeżeniami na temat tych, które ponownie pokazałem w dzisiejszym filmie. Mam nadzieję, że ten remake tamtych dwóch materiałów wam się spodobał. A także mam nadzieję, że był znacznie lepszy od poprzednich dwóch wersji tego materiału. Mi wydaje się przynajmniej, że tak. Jeżeli podzielasz moje zdanie, strzel kciuka w górę pod tym filmem, zasubskrybuj ten kanał także z dzwoneczkiem, jeżeli jesteś tutaj nowy. Zapoznaj się z moimi poprzednimi filmami, wyczekuj także tych następnych. Wejdź na mój serwer Discord, tam ostatnio pojawił się zupełnie nowy kanał, na którym możesz stworzyć swoją własną, straszną postać internetu, legendę miejską, cokolwiek. Osobiście jestem zdania, iż jest to naprawdę bardzo ciekawy pomysł i naprawdę świetnie czyta mi się wasze pomysły na niepokojące postaci internetu czy czegokolwiek. Pamiętaj, że zawsze możesz tam napisać swoją postać i być może kiedyś stworzę serię, w której będę czytał wasze postaci, bądź zostaną one wyróżnione w serii strasznych historii widzów. Cóż, napiszcie w komentarzach, co sądzicie. Proszę także do mojego Discorda, Twittera i całą resztę, wszystkie linki w opisie. No i cóż, to już tyle w dzisiejszym filmie, do usłyszenia wkrótce. Trzymajcie się ciepło i bezpiecznie, mówi do was Mondar i pamiętajcie, że mimo wszystko, w każdej legendzie, nawet w tej najsłabszej, najbardziej wijącej fejkiem na kilometr, zawsze, a raczej zazwyczaj jest dzianko prawdy. Miłego dnia wam wszystkim, trzymajcie się ciepło, cześć!